Witam was w 45 epizodzie SkateCastu, z lekkim opóźnieniem, nie będę ukrywał. No, miałem tak zawalony weekend, że no nie miałem nawet kiedy tego wyrzucić. No, już były wiadomości do mnie, czy będzie nowy epizodzik, także... O, no, jest. <laughs> nie ma się co martwić. Jeszcze przed newsami powiem Wam ta, taką wiadomość: że dostałem maila. I mail mnie trochę zdziwił, bo tak patrzę w sprawie podcastu. Ale nie, nie, żadna współpraca, mimo żeby było bardzo fajnie. To taki mail informacyjny. Informacje właśnie o podcaście. I wyobraźcie sobie, że Skatecast jest na 132. miejscu. Jako portal newsowy. <laughs> Rozumiecie to? Co się dzieje? Jest, jesteśmy tutaj portalem newsowym. Proszę bardzo. Poważny podcast to jest. Nie będę ukrywał. No. <laughs> A jeszcze, bo to słyszałem, że to też jest ważne, więc. No od, na początku. Podobno to jest ważne, żeby to mówić. Także łapka w górę, subskrypcja kanału. Wiecie o co chodzi. Bo. Od, ja tak jak mówiłem, Mr. Box będzie do zgarnięcia i mam już kolejne nagrody, także ktoś się bardzo ucieszy z tego. No i co? Subik, wiadomo, nie? Tam, no. Obserwujcie na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Amazonie, bo też to jest na Deezerze, jeśli... nie, bo Deezera w Polsce nie ma. To jeśli mieszkacie we Francji, to możecie tam sobie też słuchać. No i co? Przechodzę sobie do newsów. A dobra, jeszcze tutaj taka mała promocja. Yy, chcę tutaj promować mojego brata. Kubę. Kuba dostał ostatnio swój sprzęt do nagrywania i Kuba planuje coś tam. Ja już tam pierwsze dni już nagrywał, to więc może kiedyś jakiś montażek powstanie. Na razie się uczy, więc myślę, że tak na początek tak to net też nie jest źle. Także zostawię wam link do Instagrama Kuby. Możecie go zaobserwować. A, jeśli jeszcze coś, jak słyszycie w tle jakąś muzykę, to <laughs> moi sąsiedzi się bawią. <laughs> Także, no, to nie ja. No dobra, newsy. Po 13 latach yy, z Elementa odszedł Gabriel Fortunato i yy, jeśli chodzi o... czy ja mam tutaj jakieś zdanie? Nie mam w ogóle żadnego zdania. W sumie nie robi mi to. Jedynie, co mogę powiedzieć, to ma naprawdę dobrą stylówę i kurczę pięknego frontschowita. Jak był w 2022 ten Tour Monstera? Pamiętam, że w Anglii, właśnie chyba na tym spocie Lloyds, jeśli dobrze pamiętam, bo jakaś taka nagrywa, że on po prostu takiego na flacie Front Showita robił i po prostu zero spiny, jeszcze w ogóle tylna noga była pod deską, więc coś pięknego. A gdzie bym go widział? Właśnie się tak zastanawiałem to może Reel? Też pomyślałem o primitwie, ale no jakoś tak nie widzę go zbytnio w primitwie. A myślę, że Reel całkiem spokojny był. Hmm. Kto wie, może. Kolejno, chyba odejście oficjalne, bo Rob Pace ostatnio był widziany w butach Vans. Już też z Ameryki był odszedł. Rob Pace akurat do Ameryki pasował. I... W sumie do Vance'a też pasuje, no nie będę ukrywał tutaj. Także też będę śledził, bo Europejs też jest takim mega wariatem. Teraz coś, co już tutaj wspominałem na początku roku. Jak każdy dobrze wie, Jalte Alberg odszedł z Polara. I tutaj też zastanawiałem się, gdzie trafi, więc albo w 2022, albo w 2023 była to kolaboracja. Dancer, jego firmy z Hardbody. Też było dość ciekawe połączenie. No i tak mówię, może Hardbody albo coś samo więc więc Alte oficjalnie pro w Hardbody. Jednocześnie też Antonio Duero został pro w Hardbody. To jest taka. No to niszowa w sumie firma, nie? Pewnie też wiele osób z Was nawet nie kojarzy. A wydali film, który mi się bardzo podobał. Hey Antonio, kurde, w tym filmie ma pierwszy przejazd. Polecam sprawdzić, wjechał dobrze. Ja lubię właśnie ten taki nowojorski styl. Straszny mi to siedzi. Euforia Skateboards w kolaboracji ze Skatecare. Kurde, wodzu działa, wrócił teraz... Po paru miesiącach do Polski spotkałem się nawet z nim w Poznaniu. Też Gerber został tutaj zaproszony na rozmowę. Tylko właśnie, no. My tak gadamy, żeby się w końcu spotkać tam u nich w Szczecinie na stricie, bo z Gerberem też akurat fajnie by było jednak tak na żywo porozmawiać. No i w ogóle decha tej, ten w kolaboracji, FOR jest. Moim zdaniem też taka kolekcjonerska, w ogóle przez całą deskę grafika jest z skateparku, więc no wjechało, wjechało fajnie. Może tam, o, o podeślijcie mi jedną, na ścianę sobie walny. albo a konkurs dam. Hmm? Nie no dobra, jakbyście chcieli, to wiecie, nie? piszcie. Deskorolkowe zabawody klubowe, Volume 6 w Dąbrowie Górniczej, w skate roomie. 9 marca zawody się odbywają i jeden z moich takich mali był na tych zawodach. Mówił, że mega fajnie. W ogóle też ta, ta opcja z tym skate roomem to jest też takie dla mnie dość ciekawe. Muszę się głębiej jakoś tak wtajemniczyć, bo widziałem nagrywy. To jest tak nie wiem, jakoś, nie chcę źle mówić, ale ten budynek jakoś, co tam było? No bo też wydaje mi się, że ten skate room właśnie jest w takim budynku, że no coś przed tym chyba było, ale biznes nie, nie wypalił. No ja wiem, no jeśli ktoś tam zna historię skate roomu, proszę napiszcie mi. I ostatni news, również polski. Coś, co jest moim zdaniem jedną z fajniejszych rzeczy, jaką w ogóle widziałem. Jest to Skate Kit. Kit, nie kid. <ścoughs> Od Rawan Stuff. To jest taki portfel na wszystkie tam rzeczy do deskrolki. Gadem na klucz, na łożyska, nakrętki, montażówki. Chyba montażów. No, coś, coś w tym stylu. Pewnie też tam można wrzucić w montażów. Kurczę, no to w ogóle świetna rzecz. No nie, no po prostu jestem pod wrażeniem ogromnym, że coś takiego powstało. I. Raman Staw, Wiecie, nie? możecie się też odezwać. <laughs> nie, naprawdę. Bardzo interesująca rzecz. To jest akurat takie mega przydatne. Ciekawostki. Mam dla Was jedną ciekawostkę. Jest to yy, długi montaż od Love Sick Skateboards Lost Eyes. I są to nagrywy od Marka Gutermana, którego już z nami nie ma. I tak sobie przypominałem, że sta starsi skejci pewnie mogą kojarzyć. A, no, Pamiętać, bo wiem, że są osoby, które naprawdę dużo filmów Discworldowi widział. Nie chcę skłamać, ale jeśli dobrze pamiętam, to Mark Guterman miał pierwszy przejazd w filmie Digital. I teraz wielu pewnie Wam się nostalgia jakaś udziela: Diversity. Jeśli. Dobrze pamiętam, a ja tych filmów tak samo, tych wszystkich digitali i wszystkich innych skate videos widziałem pełno. I teraz nawet sobie przez tydzień wracałem do starych filmów i stwierdziłem, że już tyle gadałem, że będą epizody o filmach dyskrolkowych i ostatnio też albo brak czasu, albo nie wiem, no czasami się też nie chciało, ale teraz sobie wróciłem do niektórych właśnie filmów. Takich, co są uważane za jakieś niesamowite klasyki. Także nie, no po prostu muszę się za to zabrać i no wiesz, że... No ale co, no Mark Guterman. moim zdaniem też bardzo fajnie jeździł. I no, no szkoda gościa, no nie będę ukrywał. No i montaże. Wiesz, że na początku New Balance numerik 440, Wersją tu in Bangkok. Piękna sprawa, pięknie nagrany montaż, nie będę ukrywał. Brian Reed, Tyler Surrey, Ronnie Kessner, Pedro Biagio, Jasper Dorns, Patrick Prawan. Mocna ekipa wybrała się na nagrywy na street. Na początku backside nose grind, na murku pod górę. Piękny w ogóle murek. Frontside fable, frontside out, na rurze. Piękny kickflip na wiadukcie. Tak, na flacie są złapane. Front 50 na barierce, od razu w dół. Front 50, i zaraz potem flip. Front 50, Front Side Nose Blend. Tu fejki. na pełnej prędkości. I swish heel na switch backside 5. Piękny tryszek. Noli flip, many Flipek w kąt. Piękny w ogóle kącik, no, rewelacyjny spot. i 3-6 backside: kickflip w kącik, front na ławce, No z szlawanu i noli backtail od szlawanu. <grym> kickflip z kąta przez szlaban. front smith na róże, prostej przy schodach, Wally noli hill <grym> w bank. <grym> Tyler też wariat straszny. Eee, no, zgręzik. Na no dobrze DHA uderzyła w fishaj ale zaraz potem powtórzony. Faki 5 Revert. Noli no, i backside na to fakie, Switch hill W ogóle, jakie triki, nie? I fakey frontside flip z czwóreczki. Heel flip na flacie. Najlepszy trik ever. No, i noli backside 180 na no switch backside na no Keklu Backside crux na wysokim murku, Noli Hill pod dwa schody, Trója w ogóle bez żadnego problemu, tak O, i Back 6 z długich czterech schodów, Switch Trója, tak samo z tych schodów, z czwóreczki, cavalier Blunt, <laughs> Backside Noise Blunt, slight Noli Big Spin Out, banger. banger, Straszny Banger, to był mocny trick Doli front heel ze schodów i jeszcze przez chodnik Kickflip na, w murek w dół i poprzowit backside crux. Switch heel przez murek, half cup na chodnik i z murka pod górę backside noseblonde. 180 Frontside na switch backside crux ze switch flip. Długi switch backside crux na murku, jeszcze zejście z czterech schodów. Backside Big Spin na zjazd i switch Flip na switch backside crux. Fake na 50 zjazd i switch Flip, switch back tail, switch big spin out. Oli przez pachoła i na mureczku wjeżdża Frontside side Showit na switch front side five i half cup flip na flacie. Na wyższym murku front Crux, switch back tail. Switch Hill, dobra sekwa. Switch Hill jest też takim generycznym triczkiem. I Switch Flip na Switch Backside 5. Backside 180, Switch many. revert. Tyler, bez flipka akurat, ale zaraz potem wjeżdża nolly flip backside na zgrane to fejki. Backside Smith, True out. Nolik backside hill z double setu. I switch frontside heel. Tak samo z tego double setu. 8 schodków. Przegięcie. Banger. New Balance moim zdaniem też zawsze ma dobre montaże. I na końcu wjeżdża No hill flip. Na backside no slide. Na murku w dół. w Pełnej prędkości. No i jedyne co mogę tutaj dodać. To Kyle Caramillo. Nagrywa aktualnie yy, Lumixem GH6S. Nee, pff, <grywa> GH6, przepraszam. Z GH5S się wylepi. Bile... I naprawdę te montaże wyglądają rewelacyjnie. Wow, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Stanowiło mnie właśnie, jak tam żyje Castleberry Co po Enjoyu zrobi? Bo jednak na Moni Jacuzzi nie było go widać, więc dało mi trochę do myślenia, do myślenia. ale jest. D Dirt Weasel, Fawixem nagrywany przejazd. No dziwne jakby w ogóle, nie wiem, poszedł do innej firmy niż Jacuzzi, niż właśnie tutaj z ziomalami z Enjoya. Nie wiem, no bym się chyba zawiódł. Nie będę ukrywał, to no nie, nie widzę go gdzie indziej. No i Cuzzle wjeżdża. Truja i pressure. Przez gap. Backtail na banku. Zwybity late front show na manuala. Frontside 50 i Wally, -e, Backside tail slide, backside flip out. Backside lip slide na mureczku. Mimo, że nie jestem fanem tego triku na murku. Ale tutaj długi murek, więc... Mega, Noli flipek w bank pod jakimś wiaduktem, backtail, big spin flip out, frontside 5 Jeszcze zejście ze schodów pod górę w frontside 50, przejście na 5 frontside non-slide na dwóch murkach, na jednym, jeden z niższy, 5 flip out na kwaterku, 50 pod górę, flip i 50 w dół. <grym> Nowy speak. Jedyny, jeden z niewielu trików na koncie, których chyba znam. Woli ze stel, z tailfishem, Jak z gramami, tak samo. Woli. Eh, backside feeble. backtail transfer out. Nice. Bordside na wąskim murku. frontside side nose na mureczku. Woli od rury frontside big spin. To jakiś ziomal. Kazwela. <laughs> Wall z Grabem, też nie wiem, no Wall z Grabem też mi się jakoś podobałem. Front, front Leap na zaokrąglonym mureczku i na zaokrąglonym murku Front Smith, Front side Out, Front Tail, Pop Out, Wally Front Shove It Out, Borside z przejściem na Hurricane'a, też taki jakiś jakieś to przejście jest takie też generyczne i jednocześnie bardzo fajne. No i frontside na switch Cruxar River revert i no slide. No flip out. Najeżdżane no pod góry na, na barierce w ogóle 50. na no zejście w barierkę. Frontside no screens na murku, zejście w bank. Backside lip slide na trzech ławkach zaokrąglonych. Nieźle. Frontside e, front 50. Na barierce z wykrzywionej. Manual flip out. Jeszcze przez gap. Backside boardside big pick spin out na zaokrąglonej rurze. Mega ciężkie. Frontside no grind to Frontside no nose side na murku. Frontside smith zejść, na murku, zejście jeszcze przez chodnik. Nice. Oli w bank z wysokiego murka przy wiadukcie. Też, nie wiem, no w ogóle triki w bank mi się zawsze podobały i nie wiem, jakoś tak też jestem fanem banków. Z banku, w bank, <noise> wszystko mi się akurat podobało, nie? nie wiem, jakoś tak zawsze miałem zajawy na banki. I Frontside 180 na Switch Nosegrinda, pewnie, nie wiem, no inną ma nazwę, no, tak samo jak te wszystkie, nie wiem, 180, Fakie fake Fakie zgrind no dobra, ale tutaj o przejeździe, co mogę powiedzieć? Kurczę, no, Caswell, cieszę się, że jeździ. Cieszę się, że dla Jacuzzi. Bo mówię, no nigdzie indziej bym go nie widział. I w sumie, ej, no... Po, nie wiem, po Osirisie to on chyba żadnego sponsora na buty nie miał. A tutaj w Laka jeździ. Hmm, no nieźle. Jestem jeszcze bardziej na tak. I bardzo polecam sprawdzić, bo nie dość, że fajna deskrolka, fajne triczki, to jeszcze vx 1000 No, od czego chcieć więcej? Alexis Ramirez dla Skate Mafia, Elko Co Koranco. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Przejazd nazwę. Na początku najeżdżany 50 pod górę, truje out. Noli Chinese, Chinese Noli ze schodów. Czyli jak Gustav Tonesen w końcu Skate Mafia i Sour, to ziomale backside 5 na róże. Też przy, trzymają ją jakieś pustaki. Także jeszcze fajne, fajnie, ciężej. Z kamienia na drzewo. Switch Nose slide. Jest Switch Nose slide revert. Też wymyślony spocik jakiś. I na drzewie Noli na frontside Nozblanta, Oli na kamień, backside flip na flacie, <grywki> I też nie, z DC odszedł przecież, teraz dla Nike, ale też oficjalnie nie jest na Tutaj był poprzowit, late -szowit chyba, tak to można nazwać, Noli flip, Noli hardzik, z wybite wbite, Noli backside flip, z backside Smith. Na rurze dość wysokiej i hippie jump, którego muszę się w końcu nauczyć. z wybity frontside Smith na wysokiej ławce. Na oparciu z wybity Nori frontside 180 na switch frontside nose grind. Switch pole jam na switch nose. Manny fake flip out, super połączenie. <grymna> backside Smith, backside flip out na zaokrąglonym murku. Też mocny triczek, też w ogóle ze Smitha schodzić. Flipem teraz frontside Smith, frontside flip out. Na zaokrąglonym murku ten murek też jest taki ciekawy, bo on jest z ulicy jakby taki wysoki krawężnik. Frontside showit na backside 50 na róże. Frontside showit, backside nose grain revert. Backside nose grain to fakie, Jezu, front blunt to fakie Jeszcze ten front showit nose to z wybity. U. Najeżdżany backside 50 na róże. Poprzowit na nose slide. Takie przejście fajne, switch nose slide, switch backside nose slide, 27 out. W ogóle na zaokrąglonej rurze pod górę, backside swift grind. Albo frontside fable. Takie ujęcie. Backside lip slide na wąskim murku, przejście na nose blanta. Backside nose blanta. Tak samo banger, niższy murek to właśnie na nose blancika. Najeżdżany Switch Backside Krux, przejście na 50 na murku w dół. Kabal Aerial Backside Nose blank Slide, też dobry tryczek Noli Hill Flip Backside jeszcze taki Noli Hill wybity. Frontside 180 i fejki flip przez gap. Nie, w ogóle triki na fejki przez ze schodów i przez gapy. Tutaj też fejki hard flip przez gap. Switch Backside tail slide Backside big spin Out. Na długim mureczku. Oli Backside Crux na murku, przy schodach. Frontside z trzech schodów, ale poleciał niesamowicie. I zaraz potem Switch Frontside Flip z ośmiu schodów double set. Switch Kickflip na Switch Backside Boardside Revert. Na rurze przy schodach, więc też tutaj dość mocny triczek. Frontside Blunt na rurze, zejście w ogóle na sztuczną trawę. I Switch Backside Blunt Revert. Też. Niesamowite. Backside blunt. Tu fejki. W środku rury. Switch backside nose slide revert. Kickflip. Jeszcze cały czas w dół. Spot. Backside nose grind na barierce. Z banku. I kickflip backside smith. tak samo na tym samym spocie. To jest, wydaje mi się, gdzieś w Finlandii. Chyba w Helsinkach. Najeżdżany frontside... Overcrux chyba? Czy frontside grind, ale raczej frontside overcrux na róże. Backside, big spin backside, tace, out, Też mocny jak Slappy 50. Przejście na tej z, no z noli na tej slajda na róże front tail. noli front frontside 180 na switch backside cruxa na murku prostym przy schodach. Więc też jakoś tak dla mnie to jest trudne, bo murek jednak. Wysoki jest. Backside 50 na łamanej rurze przy schodach. Wes Kramer i Skate Mafia for Life. <grymne> Backside Overcrux na tej rurze, gdzie właśnie pustaki trzymały. Backside Overcrux to tylko z Malto mi się kojarzy. Mocny triczek. I jeszcze decha złamana. Jakoś tak na się. To jest najlepsze. <grymne> Nie, ale co, co mogę powiedzieć? No ja tak... Hmm, nie jestem do końca fanem Alexisa. Nie będę mówił, że to jakiś tak mój ulubiony skate. Ale... To dobrze jeździ. No nie będę ukrywał. No na pewno jego jazda pasuje do skate mafii. Kickflip Backside 50 na rurze. Przy schodach i przy ścianie. No tutaj... Niczym chłopaki z GX1000. Poleciał. Także dobry przejazd. I jeszcze na koniec Wally No Slide wjechał i Skate Mafia for Life. I też mnie ciekawi, właśnie czy ty w tym Nike będzie oficjalnie w teamie, Czy jak to? Ale przejazd ogólnie uważam za bardzo dobry. Tutaj akurat będzie przejazd, co mnie bardzo ciekawi, gdzie w ogóle ten gość trafi do jakiej firmy deskorolkowej a mianowicie chodzi o Mikiego papę przez nazywa się Side Hustle Miki jest z Kanady więc po blindzie też jakoś nie wiem nie wiem też nie wiem gdzie mam go widzieć nie mam pojęcia ja jeszcze go pamiętam z takiego filmu jak Yesterday Future. Był takim dzieciakiem. No i na początku Varial Heel Flip na Backside Feeble. na rurze przy schodach. Mocny trick. Kojarzy mi się z Menu Santiago. Kickflip frontside slide to fake. Fake frontside flip na Flacie. I Noli Kickflip na front, frontside non-slide. Noli truja przez gapik. Niesamowite. Switch flip na Switch Backside Cruxa. Bez w ogóle żadnego problemu i switch backside flip ze schodów Nice. switch backside smith grind na róże przy schodach ja już wspominałem tutaj parę razy, że switch backside smith grind to jest coś dla mnie niepojętego nie wiem jak ogarnąć switch backside tail slide i switch varial heel flip na switch 5 na switch backside 5 switchback switch backtail revert kickflip frontside crux nollie flip out Kick flip backside. Switch flip na Switch Backside 50 na róże. Switch flip na Backlipa. Też na róże. Przy schodach Varial Heel Flip na Backside Smitha na róże. Iż jeszcze piąteczkę zbija. No i Kick Flip Backside Tailside. Sekwa na j wjeżdża. Frontside Flipek. Naprawdę bardzo ładny frontside flip. Na Trainerds by się nie powstydził. I Switch Big Spin Flip na frontboarda, odjazd do swojej, no tutaj jest gruby przejazd, no, nie, nie ma co ukrywać, ale też ogólnie o tym gościu są takie różne jakieś opinie, no ale backside flip na switch backside fiveo na róże przy schodach, Puh. no ale też właśnie słyszałem nie że opinie że wie, wiecie że jakiś tam zły czy coś no ale też słyszałem od dużo ziomów, że jakoś tak po prostu nie ma parcia na niego. Flipek pod, czter pod cztery schody i zaraz potem noli hard flip ze schodów. Noli frontside side, no slide. Noli flip out na zaokrąglonym murku. Hm. Switch hard flip na switch back taila. Backside flip out. Noli inward hill ze schodów jakichś ogromnych. Varial, hill flip, backside, tail na rurze. Switch backside, this na róże, przy schodach. To jest w ogóle też dla mnie jakieś nie do pojęcia. Laser flip na backlipa na róże, też przy schodach. Switch Heel z double setu. Switch backside, Heel, też z double setu. Hm. Switch hard flip, również z double setu. W ogóle switch backside, heel flip to jest też dla mnie chyba naj, najtrudniejszy trick. No i 36 flip na frontboarda to no noli heel flip frontside crux na rurze przy schodach varial heel flip z triple setu nie do pojęcia. To są triki które nie wiem mogę pomarzyć. hard flip na switch hard flip na switch backside smitha. to jest w ogóle dla mnie jakieś niepojęte noli big spin kick flip na backside no slide na rurze przy schodach Switch kickflip na switch frontside blunt slide, revert na róże przy schodach. Switch flip na switch backside Smitha. Switch laser flip na lip slider, też na róże przy schodach. Po prostu niepojęte. I na ostatni triczek kickflip backside CRUX Noli flip out. No jest mocny, jest tutaj naprawdę mocny przejazd. No, konkretnie wjechał. No, wyjaśnił tutaj, do no, nie będę ukrywał. No, tylko też, no może fanem nie jestem, ale tutaj no ten przejazd to no, wjechał konkretnie. Julian Davidson. Przejazd nazywa się College. I Julian teraz nie jeździ też dla e, e, Ameryki, ale dobra. Frontland na pikniku i zaraz potem kickflip backside nose blind slide też na pikniku i big spin kickflip na flacie taka sekwa na początek wjeżdża czyli wiadomo że grubo switch hill przez gapik zaraz potem fake flip na switch backside five half half ze schodów big spin flip na front bigspin, e, big spin backside big spin na front borda. kickflip frontside nose slide tu fakey na prostym murku przy schodach. trójeczka na chodnik. Też jakoś truje, truje na chodnik mi się podobałem. Jest wybity przez Hydrant Backside Big Spin i Backside 360. Backside Hurricane na rurze przy schodach. flip Backside 50. Oli dalej na Backside 50 na dwóch ławeczkach. I Backside Flip na Switch Backside 5. Nice. Kickflip backside 5 na śmietniku, frontside 180 przez hydrant, z banku i fake kickflip frontside non slide revert Na rurze front blunt, backside flip out Tak o, backside hill ze schodów Też backside hill no, nie ogarniam Switch hill przez gap ogromny Big Spin Flip z murka w bank pod wiaduktem. Heel Flip z Double Setu. Fake Heel ze schodów. Też dla mnie jakieś przerażające. Backside Smith na róże, Z wybity na skrzynię. Metalową no, Backside nose land. Kick Frontside land na murku w dół. Flip w ogóle z jakichś też o, ogromnych schodów. Trójeczka ze schodów na chillu i backside tailslide, backside flip out. Backside flip pod ławkę i fake kickflip na back, switch backside cruxa. Tak o. Kickflip przez śmietnik na flacie. Backside tailslide fakey bez żadnego flipa. Ej, wow. I coś, co się nie spodziewałem i to jest chyba dla mnie trik tygodnia. Fake y inward heel flip na switch frontside no slide. Niesamowite. Inward heel flip przez gap. Schodnika na chodnik między ulicą. Kickflip backside smith grind. kawalerial przez gap. Kickflip backside tail slide. Big spin out na murku. Kickflip na backside nose slide. noli shove it out. <coughs> Fake y flip. z dużych schodów. Ogromnych wręcz. Kickflip nad skrzynią na backlipa lipa poprzowit out. na skrzynie kickflip backside crux. U mnie nawet nie ma spodu takiego, żeby coś takiego pokombinać. Kickflip frontside crux na rurze. Backside big spin na front blanta na murku. prostym przy schodach. Backside big spin na front borda, ale na dach. I to, to jest dla mnie akurat najdziwniejsze w tym. Tygodniu. Warialki, flip przez Gap. Ej, w ogóle, jaki macie stosunek do varial Flip'a, Bo ja w ogóle słyszałem kiedyś coś takiego, że to jest nieudana truja. Zwybity transfer z flipem na Frontside nose Blunt Slide. Ender. I przejazd. Rewelacja. Tutaj naprawdę jest. No, świetnie. No, nie będę ukrywał. No, też mnie ciekawi, gdzie teraz. Trafi, no... Hmm, nie mam pojęcia. Gdzie go... Wi może Converse? Hmm, Converse. Spoko. Blake Camperter dla Spitfire'a. I powiem tak. Dla mnie w ogóle Blake Carpenter jest takim gościem, że... Może to zabrzmi dziwnie. No on wygląda jakoś tak niepozornie. No po prostu... No Jakbyś nawet nie chciał zwrócić uwagi. A tu proszę, na początku wjeżdża potężny front 3-6 przez murek. Też ten spot był wiele raz, w wielu filmach. Switch, back, switch kickflip na switchback taila. Revert na rurze przy schodach. Half cup hill na flacie. Z sekwą wjeżdża. back backside flip na flacie. I zaraz potem schody i switch frontside kickflip. Tak o, potężny transfer na backside 50 na róże Też jakoś przerażające to jest, że tyle trzeba przeskoczyć. Switch backside big spin ze schodów. Nie wiem, switch backside big spin też jest dla mnie takim. Potrafię go jakoś tam zrobić, ale wiecie poprzowit. Taki oszukany poprzowit i dokręcony. Switch varial heel flip na backside 5 na jedną nogę. Switchback Site przez spachowało. Fakey na Switchback Site 5O, I Noli Kickflip na backside Kruxa na, na róże. Przy schodach jeszcze żarówka odlecia. Switchback Site, flipside revert. Noli Front 36 z double setu. Nie, double set to nie. To normalne schody. Przepraszam. Switchback Site, flip przez murek, jeszcze przez gap. Noli przez gap i jeszcze w bank Oli na jakiś bank, tutaj, <tutaj dość mocne Oli w bank DIY, płyta położona. Switch Set 180 przez rurę, jeszcze w ulicę w dół. Switch frontside hill flip ze schodów. Te schody, nie wiem, wydaje mi się, że to, na pewno, że to raczej Australia gdzieś jest. i Switch flip na, na switch frontboarda. Nice. Switchback setki kickflip pod gap. Kosto nasz był w szoku. Switch hill z przez yy, Płotek. No niesamowite. Noli na backside cruxa na rurze. Jeszcze na no, odjazd miał schody. Noli frontside 180 na switch frontside 5 na murku przy schodach. Nie no, gość mówię jest też niesamowity. Frontside kickflip. Przez barierkę jeszcze w dół. Switch Big Spin Kickflip na frontboarda. Lądowa odjazd do swojej. Z, z podjazdu. Oli. Gdzie w ogóle Oli przez barierkę. Bez żadnego przejęczenia. Switch Hill na Switchbackside 5 Na murku w dół. Też legendarny spocik. Taki, nie, taki niebieski murek. Kickflip przez ogrodzenie. Z podjazdu. To jest też dla mnie... Wow, niepojęte. I heel flip przez barierkę, jeszcze też przez gap jakiś. No, niesamowite. Ostatni triczek. Switch 27 Flip na switch front taila, Revert na róże przy schodach. Więc mamy dwa, drugi trick tygodnia. I powiem tak. Blake Carpenter jest dla mnie gościem takim niepozornym. No, skate jak skate. O no po prostu no nikt by pewnie uwagi nie zwrócił, a tak wjechał. On potrafi tak wjechać, że to jest szok. Tak samo jak pamiętacie taki film e, Trust Fall od Nike SB e, z 2019 roku, gdzie pełno ludzi zachwycało się przejazdem Kaspera Brookera. Pierwszy przejazd właśnie tam miał, a Blake miał na końcu, i w ogóle ten przejazd zaczął flipem pod Double Set. Także tutaj. No, Blake wjechał konkretnie i no kurczę, no. Ale właśnie, tak sobie teraz tutaj siedzę i zastanawiam się, jak rok temu zaczął się podcast, to pamiętam, że ten, że w styczniu tak nawrzucali, że już kurczę, tutaj można było nominować Skatera roku. Już w styczniu to jest najlepsze. No, ale. No, tutaj ten rok już trochę inaczej się zaczął, ale myślę, że jeśli Blake będzie dalej tak wrzucał, to no, ma szansę tutaj skaterem, no, kandydat na skatera roku, na pewno, nie? nie ukrywajmy, bardzo dobry przejazd. wiem, co powiecie tutaj na koniec, że nie ma montażu i przejazdu z filmu Godka, ups. Montaż z Warszawy i przejazd od Filipa Dziewięckiego, Ale. No, ja widziałem UPS, na, byłem na premierze toruńskiej. Nie będę ukrywał tutaj ten film. To po prostu. Należy mu się osobny epizod. Mam nadzieję, że Krzysiu nawet będzie chciał ze mną porozmawiać w końcu. Mieliśmy tam wstępną właśnie rozmowę na toruńskiej premierze. Także. Ja nie naciskam, ale na spokojnie możemy podejść do tego tak jak właśnie rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że się uda. No i co? No jest tutaj dzień opóźnienia z podcastem, tak jak mówiłem na początku. I muszę w końcu się zabrać za te filmy. No mówię wam, no, nie miałem w ogóle w tygodniu czasu, tyle mi się w ogóle jakichś obowiązków. Nazbierało, więc w końcu też mogłem iść przez weekend na deskę. No ale mówię, no, wszystko było tak strasznie ograniczone dla mnie. Ale i tak no, udało się pojeździć i jestem bardzo zadowolony, że na strecie. I tak, no jeśli widzieliście na Instagramie, to została właśnie przeprowadzona, kiedy mi gadaliśmy, w czwartek. Czwartek Gadałem z Łukaszem Suską Dixon. <noise> Także ludzie, którzy śledzili Skate, tak w latach 2009-2010, to chyba był dla nich największy boom. Także będziecie mogli sobie Dixona posłuchać i powiem tak: dla mnie to jest naprawdę super rozmowa. Um, już praktycznie. No, tam tu, po tym po podagraju tego dosiadam no, i montuję. I no to tutaj słuchacie we wtorek. To teraz z racji tego, że został no, jeden dzień właśnie przesunięty, epizod to z Dixonem będzie na środ e, na piątek. No na środę, No ostatnio co tam było? No ostatnio wjechały podcast, jeden shorts właśnie z moim bratem i montaż z jakichś tam zaginionych nagryw ten, wiem, ten short z moim bratem to tam no, z wakacji ale teraz, kurde, mój brat no, się rozkręca powoli no także <laughs> jak słuchacie do tego momentu to kuba, podłoga, skater na instagramie, możecie go obserwować nadal mam do was pytanie tutaj Odnośnie jakie filmy byście, o jakich filmach deskowych chcielibyście posłuchać. Nadal możecie pisać mi, kogo byś, z kim byście właśnie tutaj chcieli rozmowy posłuchać, bo na, jak pisaliście, żeby z Żanem rozmowę przeprowadzić, i Żan się zgodził. i Tylko, że to jest tak, że no wstępnie ustawiliśmy się w ogóle na kwiecień w Warszawie, bo akurat będę, więc. Jak ktoś tutaj słucha i będzie chciał pokazać spoty. Bo co mogę powiedzieć, no te rejony Pałacu to ogarniam akurat. Nie wiem, jak trafić na Witosa, na Ratusz Arsenał. nad tak dalej nie wiem. Także będę dawał znać. Jak coś, żebyście pomogli. No, i jeśli chodzi jeszcze o Warszawę, to rozmawiałem z chłopakami. W sumie z Mateuszem rozmawiałem, z forum deskrolkowego. Mateusz też był właśnie chętny na rozmowę. Także też mam tutaj parę pytań. Myślę, że to by był fajny epizod. No i tak jak już mówiłem na początku, że oglądałem sobie trzy stare skate videos. Z tego co ja słyszałem, to w ogóle na wiele osób te filmy dość mocno wpłynęły i no to są na pewno filmy, które tutaj wlecą i... Uuu, no, no mam nadzieję, że jeszcze <grym> w lutym, bo... no dobra. E, wy tego słuchacie 20 lutego, więc Dixon jeszcze wiedzie w tym miesiącu. I no, miejmy nadzieję, że się uda. Także co, no... Sorry, że musieliście czekać jeden dzień dłużej. Mam nadzieję, że Wam się podoba nowy epizod. I róbcie tak, żeby Skatecast był wyżej, nie na, a nie na 132 miejscu jako yy, portal newsowy. Dobra, wiecie. Dajcie łapkę w górę. Dajcie suba na kanale. Zrobimy sobie niedługo losowanie Mystery Boxa. Dzięki, że słuchaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na desce, na stricie. Jo.